Witam Państwa na kolejnej zajawce. Tutaj w tle mam Jezioro Turawskie, ale dzisiaj będzie zajawka do drugiej części geodezji, tak zwanej laserowej. Dzisiaj oczywiście słyszymy tutaj szum fal i tak dalej. Trochę lekko jest zburzone jezioro. Trochę wieje, ale dzień był słoneczny. Ale generalnie o czym chcę powiedzieć? Czego jeszcze nie powiedziałem w poprzedniej części do obszernej geodezji. Otóż nie powiedziałem jednej takiej dość ważnej rzeczy, która mówi o tym, że oficjalna nauka nie jest w stanie udowodnić, że żyjemy na zewnątrz albo na płaskiej ziemi geodezyjnie. To odwzorowanie Krigera czy Kraszewskiego to jest odwzorowanie kuli na walcu, czyli jest to tylko i wyłącznie założenie. Czyli zwróćmy uwagę na bardzo ważną kwestię. Nauka w tym momencie nie jest jakimkolwiek argumentem. Dzisiaj wiele osób posługuje się tym fetyszem pod nazwą nauka, żeby jakoś tam komentować, jakoś nazywać, albo bierze to za jakiś autorytet bardzo ważny, który jest jakby decydujący w danej sytuacji, przynajmniej pozornie. Natomiast jeżeli chodzi o tą zwykłą naukę pomiarową z ogromnym sprzętem, nawet są GPS, odbiorniki GPS, wszystko się porównuje i tak dalej, jednakże ta sama bardzo dokładna nauka nie jest argumentem, ona nic nie udowadnia. I tutaj widzicie, ja tutaj zawsze mam taką ściągę. No i teraz w sumie te rzeczy jakby uzupełniłem to, co mówiłem poprzednio. I to jest bardzo ważny wniosek z tą nauką. I teraz co chcę powiedzieć ciekawego. Ten wniosek, bardzo ważny, bardzo dobrze znają płaskoziemcy. I u nich jest założenie, jako argument jest traktowany, że geodezja niczego nie udowadnia. Ani tego, ani śmego i tak dalej. Ani ziemi zewnętrznej, ani płaskiej, ona nic nie udowadnia. To jest prawda. Oni korzystają płaskoziemcy używają tego argumentu, aby po prostu powiedzieć prawdę, ale wiecie, jak, po co jest prawda, żeby odejść od tego argumentu. Żeby w ogóle nie zająć się geodezją. Bardzo ważna kwestia. Oni nie zajmują się geodezją, tylko stwierdzają, że oficjalna geodezja nic nie udowadnia. W porządku. Dlaczego to jest? Dlaczego im nagle prawda jest potrzebna? Im jest to potrzebne z jednego względu. Z bardzo ważnego względu. Żeby w ogóle geodezją się nie zajmować. Bo geodezja tak naprawdę, to ona udowadnia, gdzie żyjemy. Ale to nie jest ta geodezja oficjalna. A więc oni na przykład nie biorą pod uwagę tego doświadczenia Morrowa z końca XIX wieku. Oni tego w ogóle nie biorą pod uwagę. Tak by nie istniało to. W ogóle na temat geodezji to jest... Nie ma o czym gadać. Oni używają to, co przed chwilą powiedziałem, jako prawdę, która zakrywa blef płaskiej ziemi. A więc im to takie elementy prawdy są potrzebne, żeby właśnie schować blef. Czyli w papierze prawdy sprzedaje się blef. To jest tak samo jak zgnity owoc. Ładny papierek, na przykład mamy takiego pomarańcza, czasami są pomarańcze w papierkach, nie? W środku jest zgnite, ale papierek jest piękny, kolorowy i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie taki przykład, że coś się, jakiś element prawdy się sprzedaje po to, żeby całościowo sprzedać blef. A klient, no, jak nie sprawdzi, to kupi. No, w sklepie będziemy lepsi, no, też zobaczymy w papierkach tego, też kupimy, oczywiście. Tak, ale jak się później okaże, że coś jest nie tak, no i niestety tak się okazuje. Czyli praktycznie tutaj, jeżeli możemy tą geodezję w jakiś sposób podsumować, Układ Słoneczny, jak i płaskoziemcy, oni grają w jednej drużynie. Jedni starają się pozbyć tego doświadczenia geodezyjnego z 1897 roku, a płaskoziemcy w ogóle na ten temat nic nie mówią. To jest ciekawe. Oni w ogóle nie dyskutują, czy to jest dobre, czy złe i tak dalej. Nie, cisza, w ogóle nie istnieje temat. Czyli oni praktycznie, jedni i drudzy, unikają
dowodów, gdzie tak naprawdę żyje. Ale jest to zajawka do filmu o geodezji, ale laserowej. Czyli jak mierzymy jezioro, zatokę i tak dalej. W Niemczech zrobiono ten przykład i ten z laserem, to doświadczenie, podobne do doświadczenia z Morowa, ale było to prywatne doświadczenie. Takich doświadczeń w Polsce się też robi, tylko to są prywatne doświadczenia, więc nikt specjalnie się z tego nie robi jakiejś dokumentacji. Jeżeli o mnie chodzi, jak mój kolega się opędzi tam z jakimiś problemami, no to też zrobimy właśnie to doświadczenie nad tym jeziorzem. I dlatego tutaj jestem, między innymi dlatego, bo akurat wracam. I tutaj właśnie nad tym jeziorze ja robiłem już kilka doświadczeń optycznych i szczególnie tutaj jeden taki był bardzo spektakularny, optyczny, ale na ten temat zrobiłem film. Natomiast tutaj, jeżeli dojdzie to wszystko do skutku, to ja to zrobię. Ale co ciekawe, takie doświadczenie z laserem robią niebocentrycy. Takich doświadczeń z laserem nie robią ani kuloziemcy, ani płaskoziemcy. Dlaczego? Bo oni grają w jednej drużynie. Blef. A więc jedno i drugie jest rodzajem religii, albo takim, powiedzmy, przykładem tutaj dam taki przykład do tego, który stosowałem też w jednym filmie. Oczywiście to, co niektórzy się wkurzyli na ten temat. Było to doświadczenie, doświadczenie, to jest taki przykład sklepu. A więc mamy jedną ladę, układ słoneczny, druga lada to jest płaska ziemia. I teraz tak, kto jest kierownikiem sklepu? Diabeł. Kto obsługuje lady? Demony. Drobni sprzedawcy to taka agentura internetowa, która sieje dezinformację i sieje blef. Akurat jeżeli chodzi o płaskoziemców, to nie robił jeszcze lepszy sabotaż od układu słonecznego. Układ słoneczny przynajmniej jest, to jest jawny satanizm, jawne diabelstwo. Z tym nawet specjalnie historia się nie kryje. Natomiast płaskoziemcy robią jeszcze lepszy numer. Jeszcze starają się, przynajmniej pozornie, wykorzystać dobre chęci ludzi wierzących w Boga i Boga utopić w bagnie kłamstwa płaskiej ziemi. O, to tak z grubsza. A więc, jaki jest tutaj układ? Takie doświadczenia laserowe, które zobaczycie w tym filmie, Geodezja laserem, to jest film z doświadczenia jednego Niemca, który zrobił doświadczenie. Jest takim spektakularnym przykładem, gdzie każdy Kowalski może takie coś zrobić. Bo cała potęga niebocentryzmu na czym polega? Robimy własne doświadczenia, obserwacje i w ogóle inne rzeczy, które tam już będę tutaj przedstawiał w tych zajawkach. W ogóle ostatnim czasy ta sprawa, ponieważ to nie tylko ja badam tutaj niebocentryzm, a szczególnie kwestie astronomii, no właśnie wzięło się tutaj już trochę osób za to, no i tutaj dostaję takie gorące telefony, ty zauważ to, zauważ tamto i tak dalej. To wszystko będzie w filmach, jest tam materiał naprawdę obszerny, kiedy ludzie zauważają coś, coś jest nie tak, no i później się dzielą, nie? Ale co jest ciekawe, dlaczego oni nagle się zainteresowali astronomią, jakimiś tam obserwacjami i tak dalej, zwrócili na to uwagę? Bo system diabelski tak funkcjonuje, aby nigdy nie zwracali uwagi. Dam przykład. Wszyscy się egzaltują dalekimi obserwacjami. No i powstaje pytanie, dlaczego one istnieją? Czy one naprawdę istnieją dzięki refrakcji atmosferycznej? Czy tak jest naprawdę? No właśnie. I tutaj wchodzi w drogę optyka. Optyka, powiem już tak z grubsza, jest to puszka Pandory. W następnym filmie jeszcze się nie zajmę optyką, bo będzie historia. Postaram się po prostu jeszcze uzupełnić historię i dopiero wtedy przejdziemy do optyki i wyklepiemy wszystko na blachę. Ale na razie zapraszam do tego filmu, do tego doświadczenia, które zostało w Niemczech zrobione. I tutaj sobie też odpowiednie wnioski wyciągniecie.
Natomiast jest to kolejny przykład, że Kowalski może sprawdzić, gdzie żyjemy i nie jest potrzebna do tego ściana autorytetu. To wszystko. Dziękuję. Znad Jeziora Tarawskiego, Mariusz Szczytyński. Witam Państwa na kolejnym filmie teocentryzmu. Tym razem mamy geodezję, doświadczenie z laserem. To doświadczenie zrobił jeden Niemiec i on wzorował się na doświadczeniu geodezyjnym Morrowa z roku 1897. To doświadczenie naukowe opisałem dokładnie w części drugiej niebocentryzmu w tym filmie. Natomiast teraz powiem tylko z grubsza, na czym to ono polegało. Polegało na zamontowaniu bardzo dokładnie wypoziomowanej belki nad oceanem i zmierzenie jego odległości od tej belki do powierzchni oceanu. Czy ona była wklęsła, czy ona była wypukła. Okazało się, że jest to powierzchnia wklęsła. I co zrobił ten Niemiec? On wykorzystał laser, ale o tym doświadczeniu dowiedział się z tej strony Rolfa Keplera. Jest to niebieski niebocentryk, który występuje również w telewizji, jak widzimy na tych dwóch filmach na YouTubie. Na tej stronie to doświadczenie zostało bardzo dobrze opisane, bardzo szczegółowo. No ale on stwierdził, że jednak to sprawdzi. No i tak podszedł do tematu. Jest to jego doświadczenie prywatne. On chciał się sam przekonać. Nie chciał nikogo specjalnie tym przekonywać, ale swoje spostrzeżenia i wyniki tych doświadczeń napisał na jednym z blogów niemieckich, które będą w opisie do filmu. A teraz przeczytajmy już tłumaczenie. Po kilku podejściach wykonałem próbę symulacji eksperymentu o prostej konstrukcji profesora Morrow. Kupiłem silny laser, w którym strumień słabo się rozprasza. Coś to takiego jak tutaj. Urządzenia dopuszczalne i dostępne w Niemczech są zbyt słabe do tego eksperymentu. Następnie ustawiłem laser w płytkim i spokojnym miejscu nad morzem, dokładnie poziomo, nad poziomem morza, a w odległości kilkuset metrów umieściłem w ziemi słupki. Tam, gdzie wiązka laserowa napotykała na dany słupek, mierzyłem odległość do poziomu morza. Malała ona w sposób ciągły odpowiednio do wklęsłej krzywizny ziemi. Proszę bardzo. I ja na podstawie tego opisu zrobiłem tutaj schemat, jak to wyglądało w czasach 1897 i 2013, ale już z laserem. Tu mamy miejsce ustawienia lasera, a tutaj mamy ten wyrównywacz, tą belkę. Natomiast laser stawiamy obojętnie w jakim miejscu, kierunek pomiaru i co mu wyszło. To były te słupki i on mierzył powierzchnię morza, od wiązki lasera do powierzchni morza i mu wychodziło stopniowo malejące, stosownie do tego, że żyjemy w środku Ziemi. Gdybyśmy żyli na zewnątrz Ziemi, byłoby te wszystkie pomiary byłyby odpowiednio zwiększające się. Ale tak nie jest. Teraz przy okazji, odnośnie tego doświadczenia z roku 1897, powiem coś o tym człowieku, który w 2003 roku napisał artykuł krytyczny względem tego doświadczenia z 1897 roku. To doświadczenie Morrowa zostało zamiecione pod dywan historii i o tym prawie że nikt nie pamiętał. Natomiast w dobie internetu sprawa się wypsła, no i to doświadczenie zostało jakby na nowo odkryte i upublicznione. A więc świat naukowy musiał jakoś tam zareagować na to. No i wysłano takiego jednego pana, Rynalda Szymanka, w 2003 roku opublikował artykuł, który
starał się podważyć to doświadczenie, skutki tego doświadczenia, chociaż było doświadczeniem naukowym. Ale on tylko i wyłącznie napisał przypuszczenie, że jest to błąd systemowy. Nie podał żadnego dowodu. Nie zrobił doświadczenia sprawdzającego, identycznego z tym doświadczeniem Niemca. Był 2003 rok, a więc można było już zrobić naukowe doświadczenie z laserem, które by całkowicie rozwiązywało problem. Nie byłoby w ogóle tematu niebocentryzmu. Ale niestety tego nie zrobił. Dlaczego? Otóż lepiej napisać bezpieczny artykuł, że coś jest nie tak, niż zrobić doświadczenie, gdzie trzeba by to doświadczenie później jakoś dobrze ukryć, żeby przypadkiem prawda o tym doświadczeniu nie wyszła na jaw. A więc zrobiono tak, że ten artykuł funkcjonuje, istnieje w internecie. Ja go zalinkuję, kto będzie chciał, to sobie poczyta. Ale teraz czas na wnioski. Życie na zewnątrz Ziemi jest geodezyjnie nieudowadnialne. A co jest udowadnialne? Właśnie teocentryzm. Także dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu.